Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Legend of Zelda Link Between Worlds. Zaczynamy kolejny odcinek. Słuchajcie, będziemy dzisiaj... No może troszeczkę pozwiedzamy, może się udamy do Oswald, jakoś tak on się tam zwał. On jest chyba w zamku. Musimy właśnie tam troszeczkę porozmawiać z nim. Gadaliśmy ostatnio w Saharasla, jakoś taką się zwie... Ciężko wymówić jego imię, ale wiecie, o kogo chodzi. Taki mędrzec, stary dziadzia. I on właśnie nam kazał udać się do tego właśnie kolesia. Dobra, jesteśmy w Kiriko Village, czy jakoś tak? Kiriko... Tak, chyba tak, Kiriko Village. Wioska Kiriko. Tak, kureczkę sobie złapiemy. O, tu jest jakaś dziura. To wyglądało, jakby ta kura troszeczkę nas tak unosiła. Wow, ile wężów. Jakieś śmieszne. Dobra. 24 rupie. O, tu będzie chyba piąteczka, tak. Niebieska rupia to jest 5. Zielona 1 oczywiście. O, fajnie, słuchajcie. Mamy Piece of Heart. Jeszcze 3, czyli 4 takie... Cztery takie części serca utworzą nam jedno serduszko główne. Czyli będziemy mieli troszeczkę więcej życia. Na pewno się to przyda. Przydałaby się tarcza, wiecie co? Ja muszę trochę tu pozwiedzać jeszcze, zanim ruszymy głównie... główną naszą fabułę tutaj. Trzepać. Będziemy musieli jeszcze troszeczkę się pobawić tutaj, pozwiedzać, patrzeć ten teren, żebyśmy wiedzieli później, gdzie można wrócić i po co. Ten skarb na razie nie. Street Pass na razie mnie nie obchodzi. No chyba nie za dużo ma tutaj do powiedzenia. Więc lecimy tutaj dalej troszeczkę. A ty, dziewczynko Fairs, aha, ciebie się pytałem już też. Dobra, wiecie co, wyjdziemy z tą... Aha, tutaj nie przejdę. Kamień na razie blokuje ścieżkę. Nie mam jeszcze takiej mocy, żeby go przesunąć. Tu jest jakiś namiot. Co to za namiot? O, wróżka chyba. Fortune Teller. Albo wróżbita. No, dostaliśmy jakiś dziwny przedmiot, słuchajcie. Hint glasses, jakieś okularki. Hint to jest podpowiedź. Okulary podpowiedzi, coś takiego. I mogą się nam przydać, mogą nam się przydać, wiecie co? Ja jeszcze muszę przejść się troszeczkę tutaj niżej, na dół mapki. I tutaj... O, właśnie. Zagramy sobie, wiecie co? Tu można troszeczkę rupii zdobyć. Nasz poziom to egg, level egg, czyli jajko, nowicjusz, czy jakoś tak. No i dobra, słuchajcie, będziemy musieli unikać tych kurek przez 30 sekund. No na razie to nie będzie... Wow, 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 dobra, cofam. Pierwszy... Lewelek, ale tych kurek trochę tu niesie. Później będzie jeszcze trochę ciężej, bo będzie ich na pewno więcej. Musimy przez 30 sekund wytrzymać i nie dać się tutaj trafić taką kurą. Wow.
Najbardziej na te duże trzeba uważać. Nie ma ich jeszcze tak dużo, ale później na pewno będzie więcej. Okej, udało się chyba. I 40 rupii wpadło. Mamy 97. Jak ładnie to się już zwiększyło. Ale my jeszcze nie jesteśmy zadowoleni. Wiecie co? My jeszcze byśmy sobie tutaj zagrali. Teraz jest level cheek. Czyli trochę trudniejszy. Przynajmniej tak mi się zdaje. Też 30 sekund. Wow! No jest. Już widzę trochę większych kurek. Dobrze, mijaj, mijaj, kolego. Nie daj się tutaj złapać. Nie daj się trafić takiej kurze. A te duże jakie... Skąd ona wyhodowała? Jak ona wyhodowała te duże kury? Nie mam pojęcia. Ale fajnie. Drugi levelek, słuchajcie, udało nam się zaliczyć 60 rupis. Czyli 127, bo oczywiście musieliśmy zapłacić tam za taką grę. Rooster. 50 rupii kosztuje, słuchajcie, teraz trzeci levelek. 50 rupii nas kosztował. Ale pewnie wygrana będzie o wiele bardziej satysfakcjonująca. Mam nadzieję tylko, że uda nam się to wygrać, bo będzie strata naprawdę. Kurczę, no teraz jest dużo. Teraz ich jest naprawdę dużo. I bardzo dużo jest tych dużych, tych wielkich kurek, kurczaków, kogutów i tych podobnych, i tym podobnych. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze troszeczkę. Wow, ale piękny unik to był, słuchajcie. Udało się. Ile dasz nam za to? 150 rupii, no fajnie, czyli stówkę zarobiliśmy na czysto. 227 mamy. No i mamy, słuchajcie, kolejny fragment serca. Jeszcze dwa takie fragmenciki i będziemy mieli serduszko. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Dobrze. Ciekawy jestem, czy ten mieczek będzie można wzmocnić później. Ale wydaje mi się, że tak, że tak w poprzednich częściach było, że tam się wzmacniało te nasze oręż, ten nasz oręż. I pewnie tutaj także będzie taka możliwość. Albo przynajmniej dostaniemy jakieś lepsze. Okej, mamy butelkę, słuchajcie. Item shop. Co my tu mamy? Jest tarcza, słuchajcie, tarcza, no... Ile ona kosztuje? 50 rupii, bierzemy. Hold R to raise it. Okej, działa. Scott Fruit? Ja myślałem, że to jest bombka, słuchajcie. Full Fruit. Owoce na razie mnie te owoce nie za bardzo interesują, wiecie co? Więc sobie darujemy, ale tarcza, jestem zadowolony, że mamy już w naszym ekwipunku tą tarczę. Co to za pszczoła tam jest na tym budynku? Wow! Big Eye. No słuchajcie, mamy taką łapkę jakby, siatkę na chyba pszczoły. Net. O tej siatce nam wspominała tutaj ta dziewczynka. Dobra. Bardzo fajnie się ciacha te kurcze wszystkie krzaczki, drzewka. Zawsze w Zeldzie to było fajne, naprawdę. O! Pszczółka.
Nie wiem, czy można było ją złapać właśnie. Być może tak, ale na razie nie o to mi chodzi. Dobra, co my tu mamy? Tu gdzieś chyba powinna być, wiecie, coś, świątynia, tak mi się zdaje. Elektryczny, wow. Tam jest jakiś wodny stworek. Jakiś kruczek, czy tam wrona. A tutaj? O, ten już silniejszy, ten już troszeczkę silniejszy. O kurczę, żyją. Mamy rupię czerwoną. Tak, łuk, ale nie mam łuku chyba, więc na razie się tu nie dostanę. Tam są dwie takie bańki jakby, takie szkła, które trzeba właśnie trafić łukiem. To jeszcze pamiętam, bardzo taki typowy aspekt tej gry, można powiedzieć. To w każdej części praktycznie jest.